Dzień dobry. Witam Państwa na pierwszym spotkaniu w ramach 9. już edycji Nocy Bibliotek, ogólnopolskiej akcji poświęconej czytaniu, promocji czytania, a przede wszystkim promocji niezwykłych instytucji kultury i edukacji, jakimi są biblioteki. Ja się nazywam Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, jestem krajową koordynatorką akcji Noc Bibliotek od pierwszej edycji. Jak wspomniałam, w tym roku to już jest, spotykamy się nocą, wieczorem, rano, już po raz 9. I startujemy z cyklem warsztatów, spotkań, wsparcia dla Państwa bibliotekarzy w postaci webinaru. Dziś webinaru z wyjątkowymi ekspertami, panią Anetą Majak, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, która bierze udział w Nocy Bibliotek i zarazem menadżerką, animatorką kultury, twórczynią gier, a szczególnie konkretnej gry, o której mam nadzieję nam dzisiaj opowie. A także dziękujemy za to, że jesteś z nami, Aneto, oraz z Marcinem Mitznerem, którego myślę, że wszystkie biblioteki, które biorą udział w Nocy Bibliotek, brały udział w poprzednich edycjach, świetnie kojarzą, ponieważ Marcin jest z nami, właściwie chyba mogę powiedzieć Marcin od pierwszej edycji, prawda? Marcin Mitzner jest dyrektorem programowym firmy JD Events, która tworzy gry, ale równocześnie jest też edukatorem, trenerem i mieliśmy już w różnych odsłonach rozpoczętą i pozytywnie zakończoną współpracę w ramach Nocy Bibliotek, czyli tworzyliśmy zarówno gry online, jak i materiały dotyczące pokoju zagadek, innych form gier terenowych, gier bibliotecznych. To wszystko znajdziecie Państwo na naszej półce z pomysłami na stronie nocbibliotek.pl. Powiem jeszcze tylko króciutko. Tegoroczna edycja odbywa się, o czym mam nadzieję już wszyscy Państwo wiecie, 7 października, w sobotę 7 października. Biblioteki szkolne mogą zaplanować wydarzenia na piątek ze względów organizacyjnych, czy też tutaj jakby zakładam, że te dwa dni to jest taki czas, kiedy biblioteki się otwierają, ale oczywiście oficjalnie i najliczniej 7 października. Jeśli chodzi o rejestrację bibliotek, to już tak króciusieńko. Rusza ona w maju, 26 maja, podczas warsztatów stacjonarnych, nie online'owych, które być może będziemy transmitowali, ale to jeszcze będziemy wszystko Państwu opisywać na stronie i w naszych mediach społecznościowych. 26 maja spotykamy się na międzynarodowych targach książki w Warszawie, w Pałacu Kultury, na warsztatach, na których ogłosimy hasło i opowiemy już dość konkretnie o wydarzeniach tegorocznej edycji. A póki co zapraszam do udziału w tym pierwszym webinarze. Jego tytuł to Jak mądrze grać w bibliotece? Przykłady projektów gier i zastosowań. Będzie dużo konkretnych przykładów, dobrych praktyk z tego, co już się wydarzyło w bibliotekach, co się sprawdziło. Oryginalnych, bardzo często niezwykle kreatywnych zastosowań, jakichś naszych inspiracji, ale też Państwa pomysłów po prostu na grywalizację, wykorzystanie narzędzia gier, które jest niezwykle atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi, ale nie tylko, po prostu w fantastyczny, niekonwencjonalny sposób, jak to w Nocy Bibliotek. Zachęca do czytania, do sięgania po książki. Także witam Państwa serdecznie i zapraszam do owocnego spotkania. Pozdrawiam, do zobaczenia. Nocy Bibliotek. Super. To co, dzięki wielkie za ten wstęp, Kasiu. Ja tak, na pewno wzmacniam to, co powiedziałaś, że dzisiaj przede wszystkim będziemy skupiali się na tym praktycznym aspekcie korzystania z gier. Mniej będzie w związku z tym o teorii, trochę tylko na początku opowiem w ogóle generalnie tak, jak można patrzeć na gry przez taki szerszy pryzmat takiego narzędzia wspierającego pracę biblioteki jako instytucji kultury, instytucji lokalnej. No a potem przejdziemy wspólnie z Anetą do omówienia tego, co już się wydarzyło. Myślę, że to jest też ważne, że szukaliśmy przede wszystkim takich inspiracji, pomysłów, jakichś kierunków, które mogą być dla Was przydatne w trakcie w ogóle myślenia o tym, co może się wydarzyć w trakcie Nocy Bibliotek, ale także szerzej projektowo, jeżeli planujecie jakieś swoje działania, czy wewnętrznie, czy
na poziomie lokalnym, regionalnym, to możecie jak najbardziej z tych inspiracji skorzystać. Struktura jest oczywiście taka, że my najpierw będziemy wspólnie z Anetą zaraz o tym wszystkim opowiadać. Zapisujcie swoje pytania, a potem postaramy się na nie odpowiedzieć i to będzie ta część taka już dla Was bardziej, tak? Czyli jeżeli jakieś konkretne wątki Wam wpadną w oko albo chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, to służymy swoim czasem i jesteśmy dla Was. No dobra, tak, zostaliśmy przedstawieni, więc ja już chyba tutaj nic nie będę dodawał. Generalnie faktycznie grami ja zajmuję się już od lat, no ilu, 17. W kontekście właśnie takim edukacyjnym i animacyjnym i część z tych projektów dzisiaj będę omawiał. No a Aneta będzie patrzyła z troszkę innej perspektywy, jej powiedziałbym instytucjonalnej. Tak, tak, ja będę patrzyła trochę od środka, co mi było potrzebne i co sobie stworzyłam i chcę się z Wami tym podzielić. Ale to co, plan spotkania, Marcin? I jasne, tak. No więc teraz jesteśmy w tym wstępie, za chwilę trochę opowiemy o tej szerszej perspektywie patrzenia na gry, a potem przejdziemy sobie przez 5 przykładów takich realizacji projektów, formatów, które także i Wy możecie wykorzystać w swojej pracy. Będziemy więc mówili o takiej grze symulacyjnej i tu widziałem już, że Konstantynów pozdrawia. Będzie też podcast Konstantynowa, w związku z tym zaproszę Was do podróży w te realizacje. Potem Aneta opowie o kulturalnych pytaniach. Ja z kolei, czyli takiej grze otwierającej współpracę. Potem ja opowiem o klubie Disco Biblioteka i to jest ten projekt z Turku, który może być bardzo fajną inspiracją, jak pracować z przestrzenią, z budynkiem. Potem z kolei znowu Aneta opowie o Wszyscy tworzymy kulturę, czyli o takim formacie kart wspierających pracę instytucji i partnerstw. No a ja na koniec pokażę Wam tajemnicę Pugilaresu. Nie będę na razie zdradzał, niech to będzie taka enigma naszego spotkania, o co to chodzi. No a potem podsumowanie i Wasze pytania. Słuchajcie, to w takim razie... Ruszamy. Czemu gry? No słuchajcie, generalnie bardzo dużo jest różnych narzędzi, które stosujemy w naszych instytucjach do tego, żeby działać z społecznością lokalną, żeby wspierać się wewnętrznie, zespołowo, ale także z partnerami. Gry robią się coraz bardziej popularne, bo one są taką lekkim narzędziem do tego, żeby ruszyć z miejsca, żeby dowiedzieć się nieco więcej o sobie, żeby się zintegrować, żeby poznać siebie, swoje potrzeby, poznać potrzeby swojej instytucji, zdiagnozować te potrzeby wśród lokalnej społeczności. Więc to jest takie narzędzie, które sprawi, że nie tylko będziemy się świetnie bawić, ale dowiemy się bardzo, bardzo dużo o sobie i o osobach, które są naszymi odbiorcami, partnerami. Więc mamy na rynku bardzo szeroką gamę różnych, przeróżnych gier. My z Marcinem dzisiaj wybraliśmy kilka, które w naszym mniemaniu są na ten moment dobre, żeby wprowadzać je do swoich instytucji, bo one generują bardzo dużo dobra dla nas jako dla animatorów kultury, dla bibliotekarzy. I dają nam wiedzę na temat tego, co robimy. Dzięki temu, że gramy, uczestnicy gry mają poczucie integracji, interakcji, mają wpływ na to, co się dzieje, mogą kreatywnie myśleć w czasie przebiegu tej gry i wreszcie wytwarzają się potencjały i zaczynamy wierzyć w siebie, że jednak możemy coś zrobić, wreszcie możemy coś zyskać i osiągnąć swój cel i mamy gotowe do zastosowania rozwiązania w wielu aspektach, również w aspektach tworzenia naszej oferty, działań dla społeczności lokalnej, budowania naszych wewnętrznych zespołów poza naszą orbitą. Więc myślę, że to jest na ten dzień, kiedy biblioteka ma być tym trzecim miejscem, idealne rozwiązanie do tego, żeby grać, lekką formułą integrować się z lokalną społecznością. To, co chętnie bym dodał, to też to, że
Gry są o tyle ciekawą propozycją, to też na pewno z waszego doświadczenia takiego codziennego działania wynika, że one są atrakcyjne właśnie tak jak Kasia mówiła, nie? Dla młodych przede wszystkim, ale też dla starszych osób. Tak po prostu gry szerokim frontem weszły do naszej kultury popularnej, są powszechnie stosowane w bardzo różnych kontekstach, przede wszystkim oczywiście rozrywkowym, ale to jest ten język, który jest adekwatny do współczesnej rzeczywistości, tak? I że ta popularność gatunkowa oznacza nie tylko, że mamy dużo dostępnych narzędzi i różnych formatów do wyboru, bo tam po prostu dużo się dzieje w tych różnych kategoriach, o których za chwilę będę opowiadał, no ale też jest to po prostu język bliski tej nowoczesnej rzeczywistości. I niekoniecznie to oznacza od razu, że musicie ładować srogie jakieś budżety w, na przykład do sprzętawiania się w gry planszowe, acz oczywiście polecam, ale to oznacza na przykład, że można wykorzystywać wzory znane naszym potencjalnym odbiorcom z gier w innych działaniach, trochę się inspirować. I to jest to, co w ramach Nocy Bibliotek zawsze bardzo fajnie wychodzi, czyli szukanie takiej interdyscyplinarności w naszych działaniach. I o tym my dzisiaj też będziemy mówić, tak? Czyli w jaki sposób ten schemat myślenia growego może pomóc nam w aktywizacji, w animacji społeczności lokalnej albo swojego zespołu, bo to jest też częsty motyw, do którego dzisiaj będziemy wracali, czyli że w grach na pewno warto myśleć o tym w taki dwutorowy sposób, tak? Że z jednej strony to jest ciekawy, fajny gadżet i zresztą za chwilę o tym będziemy mówić, ale z drugiej strony to może być coś, co ruszy wasz zespół do wspólnego działania. I teraz, jakie mamy typy gier? Bo my tak się odgrażamy, że jest ich dużo, no to teraz patrzcie, ile tego jest. I to jest tylko taki bazowy zbiór, bardzo uogólniony tego, co właściwie na rynku funkcjonuje i co pod pojęciem gry może się znajdować. No i zaczynamy od takich klasyków, tak? Gry miejskie, wiejskie, terenowe. To oczywiście na pewno znacie wszystkie podchody, warianty takiej rozgrywki, w której grupy osób poruszają się po jakiejś przestrzeni określonej, na przykład po mieście, po dzielnicy, po lesie. Po co? No po to, żeby wykonywać zadania, rozwiązywać zagadki i dotrzeć w końcu do punktu finałowego. I ten schemat też dzisiaj się pojawi, ale w takim nieoczywistym ujęciu, dlatego że przestrzeń jest czymś bardzo umownym, tak? I możemy zawsze się zastanawiać, jak duża ona musi być, żeby gra mogła się udać. Stąd też tutaj format taki jak pokoje zagadek, escape roomy, inaczej mówiąc, czyli wykorzystanie pojedynczego pokoju, jakiejś przestrzeni, na przykład magazynowej albo jednego pokoju w bibliotece, to się też często zdarza. Gry multimedialne, oczywiście szeroka kategoria gier smartfonowych, konsolowych, komputerowych, takich, które wykorzystują nowoczesne media do tego, żeby przekazywać swoje treści i na przykład przeliczać jakieś bardziej skomplikowane decyzje. Tu raczej korzystamy wtedy z takich gier na licencji. To jest taka rekomendacja, no nie warto zawsze tworzyć od nowa takich gier, bo to jest po prostu bardzo duży budżet i wysoki poziom trudności, ale na przykład w ramach Nocy Bibliotek możecie też korzystać z takich gier, które wspólnie z Kasią przygotowujemy rokrocznie i to jest taka propozycja uproszczonego schematu działania, w którym możecie poprzez stronę internetową sobie jakieś treści poznać i to też jak najbardziej działa, zresztą COVID nam to trochę zaproponował jako formułę alternatywną do spotkań i tak już się utarło i zostało. Gry hybrydowe, część z was na pewno to zna, czyli to jest coś pomiędzy rzeczywistościami online i offline. To takie gry, w których przy pomocy aplikacji poruszam się przez tę określoną trasę, przez przestrzeń, no i wtedy ten telefon na przykład przekazuje mi jakieś treści, wzmacnia to, co się dzieje w grze, przekazuje na przykład treści zadań albo jest formą nawigacji i po prostu takiej googlowej mapy, która pomaga mi się poruszać między punktami. Gry planszowe, karciane, bardzo popularny format, właściwie wbił się w życie rodzinne i już tam został. Tu warto na pewno zawsze myśleć o tym, jakie koszty za tym idą i czy na pewno to jest optymalne wykorzystanie tych środków, ale są też programy na pewno, o których warto wiedzieć, na przykład wydawnictwa Rebel, które za darmo do bibliotek takie gry wysyła w ramach swojej działalności CSR-owej, więc możecie też z tego korzystać albo po prostu tworzyć przestrzeń dla fanów gier planszówkowych do tego, żeby mogli się spotykać i sobie u was grać. To też jest fajne rozwiązanie, do tego zachęcam, to jest ciekawa grupa odbiorców.
Niekoniecznie zawsze takie, wiecie, ciężkie dosprzętawianie się tutaj jest sensowne. Gry symulacyjne, to też o tym będziemy mówić, to takie gry, w których odgrywamy pewną rzeczywistość w celu szkoleniowym, w celu edukacyjnym najczęściej, odtwarzamy jakąś rzeczywistość, ale inaczej niż w grach fabularnych to jest bardziej takie ucelowione, bo gry fabularne z kolei to takie opowieści, w których jest jakiś mistrz gry, ten opowiadacz, który tworzy jakąś swoją narrację, a my jako gracze próbujemy w niej się odnaleźć i kierować losami naszych bohaterów. I to jest bardziej rozrywkowy format, ale też coraz częściej pojawiający się w kontekście edukacyjnym, bo wspaniale kształtuje wyobraźnię i jest bardzo nisko nakładowy. Jest to tanie rozwiązanie, które pozwala fajnie tworzyć też takie społeczności graczy zaangażowanych w jakąś rzeczywistość. Mamy gry interakcyjne, czy inaczej towarzyskie, salonowiec, standardowy przykład, gry proste, szybkie, przyjemne i one też są bardzo popularne i są taką formą często lodołamaczy, jakichś gier pozwalających otworzyć jakąś relację, wykorzystywanych na przykład właśnie w trakcie spotkań, warsztatów, czy w ogóle w takiej pracy codziennej. Gry książkowe to jest z perspektywy biblioteki na pewno ciekawa propozycja, czyli to są gry zamknięte w książce, w których i dzisiaj też będę o jednym takim przykładzie mówił dla Was do zastosowania. Fajna opcja, ciekawie pokazująca, w jaki sposób tekst może angażować i coraz częściej mówi się o tym, że gry książkowe są też takim dobrym narzędziem do pracy z nauką czytania. Dlatego, że dla młodych, którzy grają, to jest dużo bardziej angażujące, oni chętniej wtedy czytają, poznają te treści po to, żeby dowiedzieć się, co dalej się dzieje w grze i jakie mają opcje, w związku z tym chętniej czytają. I to często redukuje ten opór początkowy przy nauce czytania, ale jest też rozrywką dla osób dorosłych. Mamy też LARPy, gry takie fabularyzowane, w których gracze przebierają się i latają jako elfy, krasnoludy i czarodzieje po lesie, to tak oczywiście w takim komicznym trochę uproszczeniu, no ale to jest świetnie rozwijający się gatunek. No i gry sportowe, najbardziej klasyczne, takie, które znacie na pewno świetnie i ze szkoły, i z jakiejś aktywności takiej gdzieś tam lokalnej. To jest taki katalog ogólny, który pokazuje, jakie są trendy, no ale my skupiamy się na pewnym konkretnym aspekcie patrzenia na te gry. Czyli szukamy odpowiedzi na to pytanie. Kiedy granie może się przydać? No właśnie, no bo można powiedzieć, że gry służą nam po to, żeby się dobrze bawić i to jest ekstra, że możemy się spotykać na przykład w bibliotekach po to, żeby się pobawić, trochę pobudzić strategiczne myślenie, ale spędzić też razem czas i żeby to trzecie miejsce było wzmacniane. Natomiast my z Marcinem chcemy pokazać Wam, że gry mogą posłużyć się do różnych celów bibliotecznych, do tak naprawdę budowania instytucji i dowiadywania się od odbiorców tego, co jest nam potrzebne do dalszego działania w naszej instytucji. Oczywiście możemy gry wykorzystywać do przeróżnych działań w bibliotekach, ale też w innych instytucjach kultury, do projektów animacyjnych i edukacyjnych. Na przykład powiem Wam, że razem z Asią Szamotą z Milanówka stworzyłyśmy taką grę Ścieżki Milanówka, która jest oparta już na istniejącej grze. My po prostu sobie stworzyłyśmy taką grę budującą ścieżki i poprzez zwiedzanie Milanówka, czyli miasta ogrodu, docieramy do różnych zakątków promujących lokalne dziedzictwo, więc to jest edukacja połączona z animacją i z odkrywaniem swojej miejscowości. Integrujemy się przy tym, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, czyli na to, na taką potrzebę spotkania się z nami, wspólnego działania, no i takiego utożsamiania się też z miastem. Możemy wykorzystać gry i też takie autorskie gry do promocji własnej biblioteki, no bo może to być gadżet, który dajemy w prezencie naszym czytelnikom, ale także ta gra może wychodzić poza
naszą miejscowość, możemy się nią chwalić, jeździć w różne miejsca na wizyty studyjne i po prostu grać z innymi bibliotekami, żeby je zainspirować. Ja jestem autorką gry, która posłużyła mi do diagnozy lokalnej. Za chwilę Wam pokażę i to jest świetne narzędzie. Można powiedzieć, że troszeczkę się boimy, gdy słyszymy słowo diagnoza, czyli ankiety, pytania, czy uzyskamy odpowiednią ilość odpowiedzi, żebyśmy mieli bazę danych. A tu okazuje się, że można się świetnie bawić przy diagnozie i bardzo Wam polecam to, żeby wykorzystywać do tego narzędzia animacyjne, niecodzienne, nowe, nowoczesne, ale trochę taka diagnoza przez zabawę i to Wam dzisiaj pokażę. No i oczywiście każdy odbiorca od dziecka po dorosłego jest w stanie z nami zagrać, jest w stanie poznać naszą bibliotekę od środka właśnie w taki miękki, delikatny sposób. Po prostu sobie zagramy, a pokazujemy cenne wartości naszej biblioteki, to jaką mamy misję, jaką mamy wizję i spotykamy się po prostu z lokalną społecznością i z nimi rozmawiamy. To jest ta komunikacja i kanał komunikacji, który jest niezwykle ważny po prostu przy graniu w grę. Co jeszcze? Mamy oczywiście w naszych zespołach bardzo dużo osób, które mają mnóstwo pomysłów i ja jestem zwolenniczką tego, żeby bazować na talentach ze swojego zespołu, ale także otoczenia. Wykorzystujmy te zasoby. Jeśli macie grafika, jeśli macie osobę, która gra, macie kółko gier planszowych i tam są osoby, które znają wszelkie zasady gier, spróbujcie porozmawiać z nimi, wykorzystać to do tego, żeby budować własne gry, własne rozwiązania, bo to jest wspaniały zasób tego, do tego, żeby ruszyć w taki nowoczesny sposób i wprowadzić nowe formy działań do swojej biblioteki. Mhm. Bardzo fajnym tym tropem, o którym powiedziałeś teraz, no to na pewno jest to, że można bardzo łatwo tworzyć nowe gry na podstawie już istniejących schematów. I tu chciałbym wzmocnić ten komunikat, który zawsze staram się popularyzować, czyli że nie ma praw autorskich na mechanikę gry. Czyli to, w jaki sposób układane są karty, w jaki sposób wyglądają relacje między graczami, jakie są cele zwycięstwa, to jest poza prawami. Tak? Czyli można swobodnie reinterpretować te już gotowe schematy, nie trzeba koniecznie wymyślać całej tej matematyki od nowa. I to jest o tyle fajne, że dzięki temu łatwiej jest osiągnąć efekt familiarności, takiej przyjazności, zrozumiałości ostatecznego mechanizmu, bo na przykład skorzystamy ze schematu grzybobrania czy jakiejś innej gry, która jest już znana. Tylko odradzam totalnie korzystanie z Monopoli. Nie róbcie Monopoli, proszę. Tak, nie róbcie. Nie róbcie, bo jest, jak w pewnym momencie policzyłem, że jest ponad 100 wersji Monopoli wydanych przez różne instytucje, województwa i instytucje kultury, które gdzieś w pewnym momencie próbowały być bardziej fancy i właśnie i nadążać za trendami, ale no to mogę Wam zdradzić, że Monopoly już nie jest w trendzie wznoszącym dawno. Raczej należy popatrzeć na te nowoczesne gry i różne ciekawe rozwiązania, które się tam pojawiają, ale jest to super pomysł, jak najbardziej. I chcę jeszcze powiedzieć o tej grze Ścieżki Milanówka. Wiecie, Milanówek to jest miasto ogród, więc ta gra jest generalnie ogrodem. Ona ma piękną szatę graficzną, która wzmacnia ten przekaz ekologiczny związany z miastem. Poza tym bohaterami tej gry jest jeż i wiewiórka, czyli zwierzęta, które są naszymi przyjaciółmi w Milanówku i na każdym kroku można je spotkać. Więc takimi prostymi zabiegami zaznaczamy naszą lokalną wartość. I do tego namawiam, żeby zacząć od prostej gry, którą można zmienić na swój produkt lokalny. Mhm. Tak.
I to jest bardzo fajny też pomysł na wspólne takie działanie lokalne. Natomiast ja bym też wzmocnił jeszcze ten element obniżania progu wejścia, bo też na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że dużym wyzwaniem w pracy ze społecznością lokalną i zapraszaniem ich do biblioteki jest ten efekt właśnie progu wejścia, tak? Czyli że często osoby, które wcześniej nie były w bibliotece, mają takie poczucie jakiegoś niepokoju, strachu, oporu przed wejściem do samego budynku. I często tutaj gry mogą nam pomóc w stworzeniu takiego przyjaznego kontekstu wejścia, tak? Trochę odczarowania tej instytucji, czy nawet wyjścia poza nią, po to właśnie, żeby potem wciągnąć odbiorców do siebie. Przede wszystkim młodych, tak? Dlatego, że oni będą szukali tego, co dla nich jest znajome, przyjazne, zrozumiałe. No i gry mogą tutaj na pewno nam pomóc, czy wam pomóc w tej pracy takiej codziennej, ale to jest też fajna okazja do tego, żeby wykorzystać posiadane przez was zasoby w inny sposób. W zasobach Nocy Bibliotek znajdziecie kilka takich artykułów, w których gdzieś szukałem odpowiedzi na to, jak to można robić, ale spójrzcie tam jest na przykład pomysł, jak robić właśnie gry z wykorzystaniem sygnatur książkowych i na przykład właśnie przestrzeni bibliotecznej, a dzisiaj pokażemy wam, jak to można zrobić jeszcze inaczej. Tu już taki trochę teaser, zapowiedź tego, co będzie za chwilę, czyli że będziemy między innymi płynąć na Ciemgezyn, czyli taką wyspę, która nagle po wielu, wielu latach odnalazła się w środku Milanówka. Jak to się stało, że nikt jej wcześniej nie odkrył? To jest świetne pytanie. Ale jak już ją odnaleźliśmy, to tam popłyniemy. Czyli przechodzimy do pierwszego przykładu. Biblioteka jako archipelag. O co to chodzi? To jest przykład takiej gry, która bardzo fajnie może być wykorzystana właśnie do tej pracy wewnętrznej i budowania współpracy w zespole czy w szerszym partnerstwie, na przykład tak jak tutaj było w kontekście programu Blisko. Chodziło głównie o to, żeby poprzez taką wspólną pracę, zabawę warsztatową, fajnie partnerzy mogli ze sobą spędzić czas, wypracować jakieś rozwiązania. I teraz co to jest za schemat? To jest gra symulacyjna, w której odtwarzamy pewną rzeczywistość. I scenariusz mówi, że przenosimy się na wyspę, która zlokalizowana, czy archipelag wysp, które zlokalizowane są gdzieś na dalekim, dalekim fragmencie globu. Te wyspy przez wiele, wiele wieków były poza obiegiem cywilizacyjnym i gracze wspólnie rozmawiając, negocjując, próbują upaństwowić te wyspy, stworzyć swoje takie wymarzone państwo, kierując losami mieszkańców i całej wyspy. Każdy ma swoją rolę, odgrywamy jakieś stronnictwa i wspólnie poprzez rozmowę, głosowania i taki proces demokratyczny przechodząc, tworzymy ten scenariusz wspólnie. I to głównie ma pokazywać, jakie są wyzwania stojące przed takimi grupami tworzącymi współpracę, tak? Grupę współpracującą, jakieś partnerstwo. To takie zastosowanie jest o tyle dobre, że pozwala spojrzeć z takiej trochę bardziej odległej perspektywy na to, co mamy lokalnie, tak? Dlatego, że w grze wychodzą bardzo różne rzeczy. Pokazywane są na przykład relacje między poszczególnymi stronnictwami, w jaki sposób my się dogadujemy, kiedy i jak optymalnie jest budować zaufanie, kiedy my w ogóle możemy sobie zaufać i w jaki sposób możemy o tym rozmawiać. I to są takie rzeczy, które później mogą bardzo się przydawać na przykład właśnie w zespole realizującym wspólnie projekt albo w partnerstwie. I tak też było w drugim zastosowaniu, o którym chciałem opowiedzieć w Konstantynowie właśnie, więc pozdrawiam Konstantynów. I to było z kolei dwojakie zastosowanie za jednym zamachem, to też w ramach Blisko była realizacja, natomiast pierwsza rozgrywka odbyła się w ramach czy w grupie reprezentantów partnerów projektu, a później graliśmy z młodzieżą lokalną w takim odrestaurowanym pałacu. I to pokazuje te dwa zastosowania, tak? Czyli z jednej strony to mogą grać dorośli, którzy wspólnie przechodzą przez ten scenariusz w takiej formule warsztatowej, decydując o tym, w którą stronę ta wyspa będzie się rozwijała, a potem w trakcie omówienia przenoszą to doświadczenie na swoją perspektywę już taką codzienną, tak? Czyli okej, coś wydarzyło się w grze, a jakby to wyglądało
w rzeczywistości codziennej. Jak to się ma do waszego doświadczenia codziennego funkcjonowania w tym partnerstwie? Z drugiej strony biblioteka w Konstantynowie bardzo fajnie zadbała o to, żeby skorzystali też z tego mieszkańcy, a dokładniej młodzi, gdzieś kręcący się dookoła biblioteki i dalej. I tak jak widzicie, tutaj z pełnym zaangażowaniem oni siedzieli to całe popołudnie i wczesny wieczór i klepali scenariusz, dlatego że dla nich to było też ciekawe wyzwanie. Tak, oni się bardzo w to wkręcili i spędzili na tym naprawdę dużo czasu, ale jakby na pewno jest to, tak jak słyszycie, ważny krok w stronę budowania takiej otwartości instytucji i pokazywania, w jaki sposób ona może funkcjonować, tak? Co ona może zaoferować. I gra taka symulacyjna jest jednym z takich przykładów. Kiedy to można jeszcze zastosować? Na pewno na początku projektu, czyli wtedy, kiedy grupa dopiero się spotyka i wypracowuje jakieś swoje standardy. Trochę też wychodząc tu z takiego założenia, że chyba nie warto tego zostawiać tak totalnie luźno. Za chwilę usłyszycie jeszcze o innym podejściu, jak to można zrobić, no ale taka gra symulacyjna często może być fajnym takim otwieraczem relacji w grupie. Z drugiej strony to może być wykorzystywane do budowania sieci współpracy, czyli właśnie w ramach partnerstwa, czy na przykład ważnych osób, które gdzieś działają lokalnie u was na miejscu, można je spotkać ze sobą i w coś takiego zagrać. Mam też doświadczenia wykorzystania tego w pracy z samorządowcami, co było dość zabawne, bo oczywiście było tam dużo bardziej polityki i negocjacji, mniej tej takiej integracji, ale było to też uczące i sporo wywołało potem refleksji i takich emocji, które pomogły dalej planować działania. To na pewno nauka przez doświadczenie i dla młodych to szczególnie było ważne, tak? Czyli że mogli sobie ponegocjować między sobą, nauczyć się tego, w jaki sposób wyrażać swoje interesy, jak je prezentować w bezpiecznym kontekście, tak? Czyli nie było tutaj żadnych srogich konsekwencji, można było sobie trochę czasami poświrować, czasami sprawdzić, co się stanie, jeżeli. No a potem w trakcie omówienia to jest wszystko zbierane, tak żeby to doświadczenie gdzieś nie uciekło. No i praca z młodymi odbiorcami, dlatego że to jest dla nich jakoś tam ciekawe i jest to wyzwanie. Natomiast no, na pewno jest to otwierająca formuła. Dużo się tam też dzieje. Aneta świadkiem, bo brała w tym udział. Więc tak. Tak, mogę coś powiedzieć na ten temat. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o Archipelag, to jestem ogromną fanką tej gry, szczególnie jeśli chodzi o budowanie partnerstw. My w Milanówku realizujemy blisko i Marcin przeprowadził nam tę grę. Wzmocniło to nasz zespół od wewnątrz, otworzył nas na współpracę z partnerstwami. Partnerzy są teraz naszymi ambasadorami i zdecydowanie promują nasze działania na zewnątrz, bo właśnie przez tego typu zadania, czyli gry, spotkania integracyjne, wzmocniliśmy nasze relacje i naprawdę to działa, że nie musimy się starać od środka budować tą promocję biblioteki i docierać do odbiorców, ale mamy w tej chwili mocnych partnerów, którzy to robią i właśnie ta gra zdecydowanie pokazała nam silne strony tych partnerstw. I to jest jakby już z poziomu takiego zastosowania, to jest gra generalnie na otwartej licencji. Możecie odezwać się do Fundacji Wspomagania Wsi, z którą wspólnie rozwijaliśmy to narzędzie. Możecie je uściągnąć i przeprowadzić samodzielnie, albo możecie właśnie skorzystać z osoby jakiegoś moderatora, który to poprowadzi. Różne będą wtedy na pewno efekty, ale sam schemat możecie totalnie otrzymać od fundacji, najczęściej na żądanie. Oni tego chyba nie publikują tak na stronie, ale już teraz wiecie, że jak poprosicie, to powinniście dostać taki pakiet materiałów, żeby zobaczyć konkretnie już, jak to działa. Ale popatrzmy jeszcze właśnie na potencjał gier z innej strony, od kulturalnych pytań. Kulturalne pytania to jest moja autorska gra. Wymyśliłam ją na potrzeby swoje wewnętrzne, czyli ja bardzo mam dwa zespoły, ponieważ jestem dyrektorem w dwóch instytucjach kultury. No i tak sobie pomyślałam, że brakuje mi narzędzia,
które będę rozumiała, które jasno i łatwo pomoże mi do tego, pomoże mi w budowaniu relacji w zespole, rozwiązywaniu dylematów, rozwiązywaniu problemów, budowaniu takiego mocnego zespołu, z którym ta komunikacja będzie efektywna i będzie dawała mi moc wiedzy, żeby iść do przodu. Natomiast okazało się, że zespół to nie tylko pracownicy Domu Kultury albo biblioteki, ale to także lokalna społeczność, to także NGOsy. I ja teraz prowadzę właśnie takie spotkania z kulturalnymi pytaniami już ze wszystkimi, nawet z klasami w szkołach. Okazało się, że to narzędzie jest tak bardzo uniwersalne, że otwiera i uczy komunikacji efektywnej na każdej płaszczyźnie, w każdym zespole. Stworzyłam kolejną talię, bo zaczęła się od niebieskiej talii, tą, którą widzicie, tej, której widzicie na prezentacji, ale przy realizacji projektu Blisko stworzyłam kolejną talię, talię biblioteczną. Ona jest taka różowa z napisem biblioteka i wygląda tak. Jest to 40 kart z pytaniami, które diagnozują, integrują, wzmacniają komunikację, pobudzają do współpracy, pobudzają też różnego rodzaju potencjały, które drzemią w poszczególnych osobach. Gra polega na tym, że spotykamy się na 2 godziny w grupie minimum 10-osobowej. Mogą to być dorośli, może to być młodzież, mogą to być seniorzy, może to być twój zespół pracowników, może to być grupa lokalnych NGO-sów, które zaprosicie na spotkanie. I chcecie po prostu wprowadzić taką lekkość we współpracę, ale też poznać się nawzajem, wyruszyć w drogę wspólnych projektów animacyjnych dla biblioteki. Ta gra polega na tym, że na początku osoby losują jedno pytanie z talii. Jest to tak zwane pytanie, które dziś wszechświat zsyła właśnie na ciebie. Dlaczego to pytanie pada właśnie dzisiaj i dlaczego i ty na forum odpowiadasz na to pytanie jak najbardziej szeroko. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma ochoty, to odpowiada krótko. Niektórzy potrafią się rozgadać na 15 minut. To zależy od tego, jak bardzo pociągnie to niektóre bodźce. I teraz na przykład wylosowałam dla siebie pytanie z jabłuszkiem. To jest pytanie, które brzmi: dla siebie biorę z tego miejsca. I tutaj otwieram się przed wszystkimi i opowiadam o tym, co biorę dla siebie z biblioteki. Jaka jest ta biblioteka dla mnie? Co ona dla mnie oznacza? Jak z niej korzystam? Czego mi brakuje? Staram się skupić na 3-4 wartościach, które cechują tę bibliotekę. I tutaj już oprócz tego, że poznajemy tę osobę, integrujemy się z nią, ona się przed nami otwiera i komunikuje, to mamy bardzo fajne dane do diagnozy. Możemy spisywać, fajnie jak byłby jakiś wytypowany mistrz gry, który będzie spisywał zbierane dane albo na flipcharcie, żeby później pod koniec gry czytać sobie te wartości, które z każdego pytania wypłynęły dla waszej biblioteki, dla waszej lokalnej społeczności, dla waszego zespołu. Na przykład kolejne pytanie, nowa osoba może wylosować pytanie, które brzmi: komunikacja między nami. I tutaj znowu otwieramy się na temat komunikacji wewnętrznej, komunikacji z odbiorcami i na przykład usłyszymy, że za mało plakatów jest na mieście. Słuchajcie, ten kanał komunikacji absolutnie jest do bani, musicie więcej wychodzić z nami, do nas z informacją. Albo innym razem słyszałam, że chciałbym jaśniej słyszeć komunikaty od ciebie, co mam zrobić w danym projekcie. To jest taki wewnętrzny dylemat każdego dyrektora, żeby jasno wysyłać komunikaty. I właśnie ta gra została przeze mnie stworzona po to, żeby ułatwić nam dialog,
ułatwić nam dialog ze wszystkimi, którzy są wokół nas, a praca bibliotekarza to przede wszystkim praca z drugim człowiekiem. I bez takiego stresu możemy wejść na takie pole dyskusji. Zastosowanie. Ja stosowałam te karty już chyba wszędzie. Jeżeli słyszeliście o Anecie z kartami, no to jestem ja. I rzeczywiście one się super sprawdzały. Słuchajcie, nawet ostatnio sprawdziły się w szkole. Klasa, która nie może się do końca zgrać, zaprosiła mnie do tego, żebym przeprowadziła z nimi warsztat. No i uwaga, nauczyciel był bardzo, bardzo zadowolony i zostawiłam te karty w klasie, żeby sobie raz na jakiś czas na godzinie wychowawczej pograli, wsłuchali się w swoje potrzeby i wysłuchali się wzajemnie, bo one też uczą takiego aktywnego słuchania i słyszenia. Możecie je wykorzystać w szkoleniach zespołowych, wewnętrznych, w różnego rodzaju spotkaniach z lokalną społecznością, spotkania integracyjne, diagnoza potrzeb, diagnoza potencjałów, jeżeli chcecie, żeby poznać liderów, którzy chcą działać, liderów, którzy są w lokalnej społeczności, a nie do końca mają taką odwagę pokazać się. Możecie wykorzystać wewnętrznie, zewnętrznie, poszerzajcie swoje działania i te karty na pewno Wam to umożliwią i uważam, że są cudownym narzędziem. Tak, ja to podbiję, uważam tak, że zdecydowanie to jest też fajny kierunek takiego myślenia o wykorzystywaniu gier czy formuły gier w takich lżejszych propozycjach, tak? Czyli nie zawsze gra to będzie, wiecie, wielka książka z zasadami, kostka, plansza, jakiś program komputerowy. Czasami to są bardzo proste interakcje, które nadają rytm relacji, tak? Ułatwiają odpowiedzenie na jakieś pytanie. Czemu? Dlatego, że jak my słyszymy, że jesteśmy w grze, to automatycznie zmieniamy trochę nasze założenia, myślenia o tym, co my chcemy tu robić, tak? I inaczej totalnie, i to jest bardzo takie proste, ale super skuteczne, tak, że wystarczy na przykład zadać właśnie pytanie poprzez kartę i wtedy już inna będzie odpowiedź niż gdyby przyszła do mnie Aneta i zapytała, no dobra, to co ty bierzesz z tego miejsca, tak? I to jest potęga tej konwencji, tak? To znaczy, że nie zawsze to muszą być skomplikowane rzeczy, ba, czasami nawet im prostsze, tym lepsze. Chciałbym się odnieść, bo tu pisałyście na czacie, więc chciałbym się do tego odnieść. Pojawiło się pytanie, Aneta, do ciebie, skąd te karty można zdobyć? No właśnie, więc przestrzeń na odpowiedź. Na końcu będzie do mnie adres e-mail. Odezwijcie się do mnie mailowo, wszystko Wam powiem. Super. A ja tak odpowiem z kolei na pytanie o gry Archipelag. Trzeba zwrócić się do Fundacji Wspomagania Wsi i wtedy udostępniają materiał w formie PDF-a do samodzielnego wydruku. Możecie też do mnie napisać, ja Wam podpowiem, co można z tym zrobić, oczywiście w swoim zakresie czasowym i możliwości. A tak jak widzicie, warto tu Dawid pisał o Ciem Gazynie, że przetrwała pomimo wszystkich dziwnych decyzji grupy, czyli to ta gra w lodówku, tak jak najbardziej. A Beata, dzięki za ten głos, że cudowne wspomnienia i że młodzi chętnie podejmują ryzyko, nie boją się nowych wyzwań. Więc fajnie też to, widzicie, ma konkretne przełożenie na funkcjonowanie instytucji. Natomiast przejdźmy może teraz, bo to takie gry oparte o jakieś przedmioty, karty, jakąś opowieść taką fizyczną. A teraz trochę z innej parafii, popatrzmy na gry, czyli dyskoteka. Teraz opowiadam, o co chodzi. No to jest ta zabawa, o której mówiliśmy. To jest totalna zabawa, ale też konwencją. To jest pomysł z Turku, z biblioteki w Turku, która w ramach i programu Blisko, ale też Nocy Bibliotek postanowiła zrealizować takie swoje działanie dla mieszkańców właśnie poprzez udostępnienie przestrzeni wieczorem, ale brakowało trochę konwencji. Ja współpracowałem wtedy w ramach tutoringu Blisko
z Eweliną, dyrektorką tej placówki, postanowiliśmy, że no dobra, to zobaczmy, jakie mamy potencjały. No i po wielu różnych rozmowach warsztatowych okazało się, że to, co łączy pracowników biblioteki i co oni chcieliby pokazać, to są często pasje związane właśnie z muzyką, z tańcem, z charakteryzacją, ba, co więcej, okazało się po krótkiej kwerendzie archeologicznej, że budynek, w którym aktualnie znajduje się biblioteka, kiedyś była dyskoteka. W związku z tym ta taka wspólna klamra została przyjęta jako formuła na noc bibliotek i w związku z tym w bibliotece odbyła się dyskoteka, ale nie byle jaka. Była to gra przestrzenna, czyli de facto gra miejska spakowana do jednego budynku i chodziło o to, żeby wspólnie z pracownikami stworzyć coś takiego, z czego oni będą dumni, co będą mogli pokazać i co przyciągnie faktycznie zainteresowanie publiczności lokalnej, a zatem, żeby zbudować społeczność biblioteki. I teraz była to faktycznie, tak jak widzicie na tym plakacie, szalona gra, bo chodziło o to, że biblioteka na czas nocy staje się dyskoteką, do której trzeba się jednak przygotować. W związku z tym gracze przemieszczali się po budynku biblioteki i spotykali imprezowiczów, bibliotekarzy, którzy przekazywali im różne ważne elementy niezbędne do przygotowania się do tej wieczornej imprezy. Ćwiczyli taniec, ćwiczyli śpiew, rozpoznawanie fragmentów muzycznych, przygotowywali sobie stroje. Summa summarum, celem było zaliczenie wszystkich punktów, czyli zadań, po to, żeby dostać się na dance floor, czyli na parkiet, i gdzie faktycznie odbyła się impreza, która wyglądała naprawdę sztos, bo była międzypokoleniową imprezą łączącą bardzo różnych odbiorców, ale to, co myślę, że w tym projekcie akurat dla mnie osobiście jest najważniejsze, oto to, czyli że początkowo dużo było wyzwań związanych z, wiecie, aktywacją pracowników dookoła projektu, pokazaniem im, że to może być też źródło radości i satysfakcji i takiego, no, tworzenia energii do dalszego działania. Tu macie pracowników biblioteki, osoby, które na co dzień, wiecie, epatują powagą, są mocno zaangażowane w swoje stanowisko, ale często nie widzą dla siebie przestrzeni w takim działaniu projektowym. Tutaj totalnie ta przestrzeń wręcz wybuchła i pociągnęła za sobą także i społeczność lokalną. No i w związku z tym celem było oczywiście zintegrowanie zespołu, identyfikacja i uruchomienie zasobów, czyli pokazanie i pracownikom, i mieszkańcom, że biblioteka może pełnić bardzo różne funkcje, czyli to jest takie poszerzanie definicji miejsca. To było otwarte wydarzenie dla mieszkańców, atrakcyjne, no nie tylko ze względu na to, że działo się w nocy, ale także ze względu na bardzo nieoczywistą konwencję. Redefiniowanie przestrzeni, czyli w efekcie, tak, stworzenie takiego klubu disco w miejscu, które gdzieś się mało z tym kojarzy, no i obniżenie progu wejścia. Między innymi tam był taki pomysł, żeby uczestnicy dostawali karty czytelników w nagrodę za udział w grze. I to jest bardzo fajna formuła, nie wymagająca, wiecie, nie wiadomo jakich nakładów, bazująca bardziej na tym, co gdzieś instytucja ma już u siebie, jakie zasoby potrafi zidentyfikować i kompetencje pracowników, tak? Czy wolontariuszy, którzy gdzieś tam dookoła instytucji są w orbicie. No i to jest taki pomysł, który ja też Wam mocno rekomenduję. On jest fajnie opisany też w zasobach Nocy Bibliotek, więc możecie sobie na to zerknąć z zeszłorocznej edycji. Nie mówię koniecznie, że teraz wszystkie biblioteki muszą stać się klubem disco, ale popatrzcie trochę też na swój budynek jako na miejsce, w którym mogą się dziać rzeczy niezwykłe, rzeczy magiczne. Dlatego, że często gdzieś, zwłaszcza dla tych stałych odbiorców biblioteki, biblioteka jest taką trochę furtką, bramą na świat, tak? Świat wyobrażeń, marzeń, różnych fascynacji i odlotów. I tutaj można pójść krok dalej, czyli zaproponować taką wspólną podróż w totalnie odrealnioną Ukrainę, ale wspólnej zabawy i takiego celebrowania, takiego karnawału bycia razem. To taki pomysł z Turku do zastosowania właściwie, wiecie, dowolnie od ręki. Tu akurat no, było z moim wsparciem, ale myślę, że jak poczytacie, zrozumiecie zasady, to możecie łatwo to przenieść u siebie i stworzyć coś własnego mniej więcej w tym schemacie.
No, w bibliotece też jest miejsce na zabawę i na wyluzowanie totalne, a teraz bardzo jest to potrzebne zarówno mieszkańcom, jak i bibliotekarzom, pracownikom instytucji. Tu można wyluzować, ale też dużo się o sobie dowiedzieć. Fajnie. Ja jestem w ogóle bardzo za budowaniem takich mocnych relacji, ale ja sprowadzę Was trochę na ziemię, bo nie tylko zabawa, ale też praca w bibliotece, ale dzięki fajnym narzędziom ona jest miła i przyjemna. Sami stoimy przed takim wyzwaniem, że musimy zbadać lokalną społeczność, zrobić diagnozę, dowiedzieć się, czego od nas tak naprawdę społeczność oczekuje, jakie zmiany przed biblioteką stoją i jaki potencjał jest dookoła nas, którego nie widzimy. Może jest jakiś mieszkaniec, którego fajnie by było zaprosić do współpracy, może jest jakaś grupa nieformalna, która robi coś, a nie do końca potrafi wejść do biblioteki z tymi działaniami lub poprosić nas o pomoc. I tutaj pojawia się narzędzie autorskie Asi Szomoty. Joanna Szomota to jest mieszkanka Milanówka, bardzo, bardzo blisko związana zarówno z Domem Kultury, jak i z biblioteką. Asia Szomota jest grafikiem, jest animatorką kultury, jest także socjolożką, która na moją prośbę w ramach DK Plusa i Blisko, które teraz są realizowane w Milanówku, stworzyła grę, która jest karcianą grą diagnozującą społeczność. To jest świetne narzędzie do tego, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszczy, dowiedzieć się, kto jest wokół nas, kto ma jakie pasje, jacy ludzie przychodzą do biblioteki, jacy nie przychodzą. I to jest gra, którą możecie wykorzystać przed wprowadzeniem zmiany do waszej biblioteki, jeśli chcecie poznać, jaki kapitał ludzki was otacza. Chcecie też poznać możliwości biblioteki, ale też możliwości lokalnej społeczności. I to jest dobre narzędzie do wykorzystania w takiej chwili, kiedy jesteście przed planowaniem lokalnych działań, które mają być nieco inne, odświeżające, nieco inne niż te, które robiliście do tej pory. Czyli wprowadzacie do biblioteki tak zwane trzecie miejsce, które nie tylko jest wypożyczalnią książek, ale oferuje szerokie spektrum aktywności dla mieszkańców i różne formy aktywizacji, włączenia, bycia razem. Ta gra Wszyscy tworzymy kulturę to jest też gra karciana, do której są potrzebne bardzo proste narzędzia. Wyłania się na początku gry mistrz gry, przed którym stoją zadania, które zleca grupie, która się zgromadziła w danym czasie. Może to być grupa dorosłych, młodzieży. To jest ekstra w ogóle gra dla młodzieży, żeby zmobilizować ich trochę do myślenia o sobie, czego tak naprawdę chcą i kim są i jakie mają pasje, czym się kierują, co potrafią. Więc może to być gra przeprowadzona z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami, z grupą mieszaną. I mistrz gry ma przed sobą zadania, które proponuje grupie. Na przykład dzieli grupę na mniejsze grupy, zapoznajecie się, mówicie sobie od tego momentu po imieniu. Każda grupa nadaje nazwę swojej małej grupki, czyli budują pewien rodzaj tożsamości, zapoznają się, zaczynają się w tym momencie kolegować. Potem jest zadanie, które służy temu, żeby każdy członek grupy powiedział, co potrafi robić. Nawet jeżeli to jest robienie na drutach, albo potrafi grać w gry na konsoli, albo potrafię świetnie śpiewać, albo nie wiem, jestem mistrzem w ogrodzie, to jest ważne, żebyśmy my poznali ten kapitał i ten potencjał, który drzemie w każdym członku tej małej grupy. Później w tych grupach
dowiadujemy się, w czym jesteśmy podobni do siebie, czyli czy mamy wspólne pasje, czy mamy wspólny potencjał, wspólny mianownik, który nas łączy. Następne karty, które i zadania, które mistrz gry posiada, to na przykład, żeby grupy popracowały nad tym, w jaki sposób zdarza im się uczestniczyć w kulturze. Wykorzystujemy także mapę naszej miejscowości do tego, żeby grupy wypracowały, gdzie ukrywa się kultura, gdzie ukrywa się potencjał kulturotwórczy w Milanówku, gdzie są grupy, które działają kulturotwórczo. Następne zadanie to na przykład, jakie chcecie razem w tej grupie z tym potencjałem zrealizować przedsięwzięcie kulturalne w bibliotece. No i tutaj mamy już morze pomysłów, które później możemy wykorzystać w pracy naszej biblioteki. I tu gwarantuję, że to będzie na przykład dyskoteka, ale będą bardzo, bardzo różne śmiałe pomysły i to super, bo wreszcie otwieramy się na śmiałe propozycje od mieszkańców lub od grupy, którą badamy. Następnie mistrz gry zadaje pytanie, jakie narzędzia będą Wam potrzebne do zrealizowania tego projektu, czyli uczymy się od kuchni, jak realizować projekty kulturalne. No i później jest szereg różnych zadań, które stoją przed danymi grupami. Można do tego wykorzystywać na przykład włóczkę do budowania sieci. Uczymy, jak budować sieci i jak bardzo te sznurki czy włóczka stanowią silną sieć. Potrzebne są do tego flamastry, potrzebne są do tego kartki kolorowe, czyli bardzo proste narzędzia. Tutaj możecie zobaczyć na obrazku, że jest mapa miasta i na przykład dzieciaki oznaczały punkty, w którym ich zdaniem ukrywa się kultura. Kolejnymi kartami, które stanowią tę talię, to są karty zadań integracyjnych, więc tutaj macie szereg takich niebieskich kart, które podpowiadają mistrzowi gry, jakie zadania integracyjne postawić teraz przed grupą. I na przykład budujemy razem most, mamy ruchome kształty, budujemy sieć relacji, mamy grę pod tytułem Porysunki, mamy grę pod tytułem Wspólny potwór, cztery kąty, poćwierkajmy, potuptajmy. Nie będę Wam zdradzać szczegółów, ale oprócz tego, że gra jest diagnozą, to są w niej miłe i przyjemne momenty, kiedy ruszamy się, mamy aktywną formę przebywania razem, gdzie trochę się poruszamy, pośmiejemy, pochichramy. I to jest też gra, dzięki której dowiadujemy się, że nie ma w naszym mieście, w naszej instytucji problemu, którego się nie da rozwiązać. Jesteśmy razem. Mistrz gry posiada różnego rodzaju pomocnicze pytania. Jeżeli widzimy, że gra jest, nie toczy się tak, jakbyśmy chcieli, mistrz gry ma takie zadanie, żeby obserwować, co się dzieje w poszczególnych małych grupkach. Czy tam może nie stanęło na czymś niepotrzebnie, czy jest jakaś bariera na ten moment nie do przeskoczenia. Mistrz gry wtedy ma taką kartę, na której ma dodatkowe pytania pomocnicze do wrzucenia takiego pytania do tej grupy i wtedy ponownie zaczyna się proces myślenia, a rzeczywiście tego nam brakowało, tego zasobu nie mieliśmy. Więc bardzo serdecznie Wam polecam, żeby przy diagnozowaniu, przy tych takich trudnych zadaniach, które stoją przed bibliotekami i instytucjami kultury, żeby sięgać po miłe i przyjemne formy spędzania czasu, na przykład właśnie jak gra Wszyscy Tworzymy Kulturę, żeby mieć wartościowe dane, a przy okazji zbudować bardzo mocne więzi, poznać potencjały, a powiem Wam, że zawsze jest tak, że wychodzi jedna lub dwie osoby, które wracają do Domu Kultury i mówią, zainspirowaliście mnie do tego, żeby na przykład zapisać się
czy do biblioteki na warsztaty takie i takie, albo żeby być waszym czytelnikiem. Więc to jest, to są te cudowne efekty, że nawet jeden człowiek po takiej gry, po takiej grze, to jest nasz nowy czytelnik, nasz nowy odbiorca. Bardzo wam polecam tę grę i wszyscy tworzymy kulturę. Super. Ja też widzę tutaj pytania o możliwość udostępnienia jakichś PDF-ów czy gier, czy ich fragmentów, to jest kwestia, o której mówiła Aneta, czyli że zapraszamy tam do kontaktu później indywidualnego, jeżeli jakiś wątek był dla was szczególnie interesujący i chcielibyście sobie z tego skorzystać. A propos czytelników, to ostatnia propozycja, ostatni pomysł na to, jak można bawić się tą konwencją gier, z kolei Sulejówka, czyli miasta bardzo znanego, związanego z postacią Piłsudskiego, oczywiście Szałka, ale trochę od nieoczywistej strony. To gra książkowa, która została przygotowana w formule partycypacyjnej, czyli z grupą młodzieży, która skupiona jest w takiej młodzieżowej radzie muzealnej. I chodziło o to, że gdzieś na przestrzeni czasu wspólnej pracy, ta młodzież potrzebowała takiego swojego celu, zamknięcia kadencji rady. No i zaproponowaliśmy wspólnie, żeby stworzyli właśnie taką grę książkową, w której gracze docelowo będą dowiadywali się czegoś, czyli to będzie forma pracy edukacyjnej, ale w nieoczywistej formie. Tu widzicie okładkę, natomiast sama gra wygląda właśnie w taki sposób, jak to typowa gra paragrafowa. Mamy jakiś swój fragment tekstu, który po przeczytaniu kieruje nas do decyzji lub do kolejnego paragrafu. I tutaj pokazana została historia faktyczna, ale trochę przerobiona, czyli historia zagubienia czy kradzieży portfela ważnej persony militarnej. No i gracze, poznając tę historię, śledząc trochę losy tego portfela, poznają kulturę, taką może subkulturę świadka podziemnego międzywojennej Warszawy i postaci tata Tasiemki, który gdzieś tam tym półświadkiem kierował. I to jest taki przykład, który chciałem wam pokazać też dlatego, że to pokazuje łatwość zastosowania tej konwencji. Grupa młodych, oczywiście w wspólnej, dość wytężonej pracy, ale była w stanie z pomocą edukatora przygotować taki materiał, grę wydaną. Wiecie, no dla nich to było, myślę, ważne zdarzenie takie, że mieli swoją pierwszą publikację. Dla muzeum to była fajna forma promocji, pokazania tego, w jaki sposób można z taką właśnie formułą książkową pracować. Było to po prostu dobre celebrowanie, zakończenie wspólnej współpracy, wspólnego czasu spędzonego razem. Jednocześnie tutaj można mówić o takim efekcie mnożnikowym, tak? Czyli z jednej strony młodzi musieli zdobyć trochę informacji, żeby przekuć to na scenariusz takiej gry, czyli opowiedzieć tę historię w taki sposób, żeby ona była możliwie realistyczna, znaleźć te zdjęcia, które fajnie oddają klimat epoki, czy różne elementy gry, no i napisać ten tekst, stworzyć strukturę, taką chmurę, w której gracze się poruszają, wybierając, co chcą w tej historii osiągnąć, no i dzięki temu mogą różne swoje historie tworzyć. To jest bardzo dobre na wyobraźnię i tak jak wcześniej mówiłem, na takie zbliżenie tekstu do czytelnika. Efekt tej pracy, czyli samą tę książkę paragrafową, czyli tajemnicę Pugilaresu, możecie ściągnąć ze strony Muzeum Piłsudskiego. Ja ten link też oczywiście udostępnię, tak żebyście mogły sobie to samodzielnie też przeczytać i zobaczyć, ale to jest też taki pomysł po prostu na projekt wspólny, realizowany w trochę dłuższym już czasie, ale właśnie dookoła tworzenia własnej gry. To może dotyczyć historii lokalnej, to może dotyczyć historii jednego miejsca albo osoby. Tu akurat młodzi wybrali ten półświatek 20-lecia międzywojennego warszawskiego przede wszystkim dlatego, że to było dla nich ciekawe. Ale wiecie, to nie było tak, że my przyszliśmy z gotowym tematem, tylko wspólnie
gdzieś tam w takiej refleksji warsztatowej szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co by było interesujące dla ich rówieśników. Nie ma lepszego źródła wiedzy na ten temat niż sami młodzi. Wiecie, w takim podejściu partycypacyjnym to, co na pewno jest ważne, to żeby gdzieś wciągać do tej rozmowy przedstawicieli grupy odbiorców. No i dla nich to było na pewno ciekawe wyzwanie. Wiecie, dużo się tam o sobie dowiedzieli, część osób po drodze zwątpiła, część się bardziej zaangażowała. Jakby świetne doświadczenie, uczące, budujące taki kapitał doświadczenia do dalszego działania. Jednocześnie, wiecie, no, dostali coś takiego do ręki, czym później mogli się pochwalić, pokazać. I nie było to tylko w takim śladzie cyfrowym. No i to myślę, że jest też fajnie jakby tak zbliżające młodych do tego, jak obcować z książką w ogóle, tak? Jak to jest trudne, ile wymaga pracy, jak wygląda praca z tekstem, jego łamanie. To jest cała taka praca, którą przy okazji można wykonać i pokazać. I to jest też moja rekomendacja dla was, żebyście popatrzyli sobie na takie gry książkowe jako na schemat, który można wykorzystać w takiej właśnie pracy projektowo-animacyjnej. O, Iwona, wrzuciłaś, dziękuję bardzo. Właśnie pod tym linkiem możecie sobie tę grę ściągnąć. Przejdźcie, zobaczcie, czy uda wam się odzyskać ten portfel i nie polec. Pamiętajcie, to gra przez młodych dla młodych, więc ona czasami jest taka zadziorna. Więc to też myślę pokazuje, jak oni o tym myślą i czego jakby potrzebują, jednocześnie jak to może realizować cele strategiczne instytucji. I to tyle. Dziękuję. Dzięki. Jak macie jakieś pytania, to strzelajcie. Zapraszamy teraz do zapisania tych pytań albo do napisania na nas, do nas na podanych tych kanałach. No albo przez Kasię i Olę my też pozostajemy do dyspozycji, więc zapraszamy. Dziękujemy wam bardzo za opowieści o tak różnych formach gier i wspaniałe było też to, że tak dużo mówiliście o edukacji obywatelskiej, prawda, o takiej społeczności lokalnej, o powiązaniu działań kulturalnych, kulturowych z działaniami obywatelskimi, bo to po prostu inaczej się nie da, prawda, tak naprawdę czytanie książki to jest też budowanie krytycznego myślenia, świadomego udziału w własnym życiu i w życiu społecznym, także to jest dla nas istotne. W Nocy Bibliotek od początku, od pierwszej edycji i świetnie, że tyle miejsca temu poświęciliście. Jeśli chodzi o pytania, to prosimy o zadawanie ich na czacie. Jeśli przyjdzie wam coś później do głowy, to właśnie my oczywiście też, o tutaj już zaraz będziemy odczytywać, bo już się pojawiają. Natomiast dziękujemy za deklarację, że można po prostu z naszym pośrednictwem się z wami kontaktować. Do Anety wielka prośba, bo tutaj dużo było takich głosów, że jakbyś mogła w jakiś sposób udostępnić tę grę, czy jakoś chociaż jej fragmenty, żeby inni mogli stworzyć coś tego typu, prawda, na potrzeby swoich bibliotek i swoich przede wszystkim uczestników, czytelników, użytkowników, bo tak naprawdę to już są teraz bardziej użytkownicy, bibliotek, nie tylko czytelnicy. Więc bardzo szeroko i całe szczęście, ale cały czas z książką w roli głównej, prawda? To jest jakby ten coś, czego nigdy nie pomijamy i co jest najważniejsze w nocy. To odczytam pierwsze pytanie. Mam prośbę o pomysł na grę. Oczywiście nie zakładam, że tutaj ją na takie odczytacie, ale czytam dalej. Mam prośbę o pomysł na grę dla małych dzieci, klasa 1-3. Zakochaj się w czytaniu. Jakiś pomysł, szanowni eksperci? Jasne. Ja mogę od razu powiedzieć, że dla tej grupy to, co jest świetnym motywem do wykorzystania w grach takich bibliotecznych, to jest zrobienie takiego formatu treasure huntingowego, czyli poszukiwania skarbów w bibliotece. I to coraz częściej z tego, co też słyszę, dzieje się po Polsce w trakcie lekcji bibliotecznych, jako taki motyw łączący, otwierający spotkanie. Czyli dzieciaki dostają listę książek i zależnie od poziomu ich umiejętności czytelniczych, no to albo muszą szukać konkretnych okładek, obrazków, albo szukać na przykład w różnych kategoriach, sygnaturach. I to jest bardzo fajny taki motyw, lekki,
który może otworzyć spotkanie i pokazać w ogóle zakres zasobów, tak? Czyli jakie są kategorie książek, jak one są podzielone, gdzie są poukrywane, na czym polega podział alfabetyczny. I to pokazane przez pryzmat takiej gry trochę poszukiwawczej już zmienia dynamikę, tak? Bo to nie jest wykład, to nie jest tak, że ojej, znowu jakaś dorosła osoba mi coś tam opowiada, chociaż akurat klasy 1-3 to jeszcze całkiem ten autorytet uznają. Natomiast takie otworzenie przez przygodę zmienia też trochę emocjonalne tempo tego wydarzenia, tak? I to jest na pewno do wdrożenia bardzo szybko. I tu warto też popatrzeć, i to tak trochę powiem prowokacyjnie, ale na zasoby książek, których chcecie się pozbyć. Bo czasami, no to wiecie jak to jest, czasami są po prostu takie książki, które gdzieś już się z różnych względów nie nadają i one jako punkt odniesienia do takiej gry są zdecydowanie lepsze, bo mniejsze jest ryzyko, że ktoś się rozwali. Dlatego, że wiecie, to jest warto też o tym pamiętać, że gry tworzą, tak jak wspominałem, różne takie tempo emocjonalne, tak? Czasami to jest przygoda, czasami to jest ciekawość, wrażliwość i uważność na drugiego człowieka czy przedmiot, ale gry typu poszukiwacze skarbów, to już słyszycie, co to robi, tak? To jest bardziej takie, no, pędzimy, robimy, szukamy, przygoda, hej ho. No to tutaj warto zadbać o to, żeby to były na przykład, żeby ważnymi elementami gry, nie wiem, które ja podnoszę i przenoszę gdzie indziej, były książki, co do których losu nie bardzo się przejmujecie, albo warto po prostu inaczej zamoderować tę grę, powiedzieć, ok, słuchajcie, szukamy skarbu, ale tu jest smok i ten smok, on w ogóle nie czyta, śpi na książkach i ma te bogactwo, ale uwaga, tak jak wiecie, w Hobbicie, nie możecie go obudzić, tak? Nie, cichutko trzeba chodzić, bo jak będziecie głośno, to on się obudzi i zje was wszystkich. No, albo książki. No, zależy, co chcecie powiedzieć. Ale tworzenie, wiecie, jakby takiej opowieści dookoła tego też będzie na pewno fajnym pomysłem, tak? Żeby gdzieś połączyć opowieść z przebiegiem, tak? Z mechaniką tej rozgrywki. To mam nadzieję, a Karolina odpisałaś, że sponio. Dobra, no to się cieszę. Dziękuję za kwiateczka. Tak jest, ja jeszcze tylko powiem, korzystając, zachęcamy do zadawania dalszych pytań, a jeszcze mamy chwileczkę dosłownie. Ja powiem tylko jeszcze raz o półce z pomysłami u nas na stronie Nocy Bibliotek, bo tam zarówno Marcin, jak i inni eksperci stworzyli bardzo dużo tak naprawdę i gotowych gier, między innymi flirty literackie, które już się kojarzą z nocą i też dostajemy bardzo takie czasami zaskakujące głosy, że są poza Nocą Bibliotek wykorzystywane też na przykład w czasie psychoterapii. Ponieważ na przykład par, bo wiadomo, flirty literackie jako no też rodzaj takiego nawiązywania relacji i w tym roku mam nadzieję, że uda nam się też stworzyć taki flirt. Zobaczymy, czy w wersji drukowanej, czy tylko online. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś małym nakładzie drukowanej. I właśnie to, o czym Marcinie wspomniałeś, czyli takie gry biblioteczne, ale jakby wykorzystujące specyfikę miejsca, jakim jest biblioteka, czyli sygnatury, półki, pierwsze zdania, ostatnie zdania, magazyny, jakieś nietypowe zasoby. To była moja ukochana rozmowa z jedną z biblioteką z Warszawy, czy i jak należy wykorzystać wyjścia ewakuacyjne. Byle nie zakończyło się wyjściem grupy i bez powrotu. Tak, ale biblioteka, no, przede wszystkim biblioteki też bardzo często, to o czym mówiłeś, o tym dawnym budynku dyskoteki, ale też bardzo często biblioteki mieszczą się w ogóle w takich historycznych budynkach, często wyjątkowych, prawda? Tak jak instytucje kultury czasami otrzymują od samorządów takie no, rzeczywiście miejsca z historią, które są jakby no, niemal samograjem, prawda? Jakieś postaci związane z tymi miejscami. No, czasami też biblioteki powstają w miejscach, które nie do końca pełnią wyłącznie funkcję biblioteki, prawda? Tutaj Aneta jest osobą, która łączy różne instytucje kultury w Milanówku, ale też mamy w nocy takie przykłady bibliotek społecznych albo takich, gdzie jakieś instytucje, organizacje tworzą taką jedną przestrzeń, przeznaczają na taką bibliotekę, do której można przynieść książki, zabrać z niej książki, czasami pod pewnym kątem gromadzą ten księgozbiór. Na przykład jest taka instytucja znana w Sopocie, Gojki
3, Art Inkubator, gdzie też jest właśnie jest taka otwarta biblioteka. Myśmy tam gościli całym naszym zespołem całowym na takich warsztatach kulturalnych, takim w ogóle wyjeździe po inspirację nad morze. I no, zachęcamy też do tego, żeby właśnie tak pomyśleć trochę o tej przestrzeni bibliotecznej i w ogóle o miejscu, prawda, w którym działamy w taki właśnie szerszy trochę sposób, właśnie tak łącząc to przeszłością, ale też tu i teraz, pewne nietypowe funkcje, nieoczywiste, prawda. No oczywiście cudownymi też takimi właśnie no, samograjem są gry i warsztaty związane z biblioteką marzeń dla dzieci, prawda. Tutaj było pytanie o dzieci, to myśmy pamiętam też i w Warszawie, w Bibliotece dla Dzieci na Tynieckiej, ale też mamy taki materiał na WC z pomysłami o tym, jak dzieci wymyślały bibliotekę swoich marzeń, właśnie w takiej formie trochę gry i też konstruowały ją później, typu zjeżdżalnia z dachu prosto do sali dla dzieci, jakieś rury łączące piętra. No, to jest oczywiście takie, oczywiście, że wyobraźnia, której nie jesteśmy w stanie jakby tutaj potrzeb zaspokoić, ale to pokazuje czasami takie jakieś nieoczywiste tropy, które mogą być dla nas bardzo inspirujące. A to wszystko właśnie w formie gry, zabawy, bardzo lekkiej i która jakby się w naturalny sposób no, podoba po prostu dzieciakom. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja tutaj też w międzyczasie dostałam... tutaj to techniczne związane z certyfikatami, to już tutaj Ola, która nas tutaj wspiera, która ze mną współprowadzi Noc Bibliotek, podała do siebie kontakt, jeśli chodzi o same zaświadczenia. Tylko powiem jeszcze króciutko o tym, jak od tegorocznej nocy, która oczywiście teraz ją tworzymy, wymyślamy, powstaje. Mamy jeszcze chwilę czasu do jesieni, natomiast o tym, że nowością tegoroczną będą takie nasze spotkania raz w miesiącu. Majowe będzie na Targach Książki i na pewno w jakiś sposób to, co się tam wydarzy, też znajdzie się w internecie. Natomiast w kolejnych miesiącach chcielibyśmy z Wami się spotykać i opowiadać o różnych takich wątkach, które są ważne w nocy. I no, gry i grywalizacja to jest coś, co właściwie od pierwszej edycji w jakiejś postaci występuje i mamy już olbrzymie zasoby i takich wspaniałych ekspertów, którzy rozwijają nasze pomysły, inspirują, potem mogą bezpośrednio Państwu w bibliotekach pomóc. Także no zapraszamy na półkę z pomysłami, zapraszamy, bądźcie z nami. Rejestracja, już to powiedziałam, ale jeszcze wspomnę, bo tam na początku planowaliśmy, że to będzie troszkę wcześniej, ale mamy dobrą wiadomość, że wchodzimy do takiego wspaniałego, dużego systemu naszej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będzie można w bardzo łatwy sposób, tutaj mowa o zaświadczeniach, więc to wszystko będzie teraz automatycznie działało, jak się już zarejestrujecie do tegorocznej nocy, to będziecie mogli korzystać z bardzo wielu rzeczy w bardzo prosty sposób, zarówno z materiałów, jak i właśnie z takich różnych formalnych, ułatwiających pracę dokumentów, także tutaj prosimy o chwilkę, jeszcze dłuższą chwilkę cierpliwości, czyli że planujemy w połowie maja otworzyć już rejestrację dla bibliotek do tegorocznej edycji. No i mamy nadzieję, że z częścią z Was zobaczymy się na Targach Książki. No i nieustająco zapraszamy na naszą stronę i na Facebook, przede wszystkim Instagram Nocy Bibliotek. Dzielcie się z nami też swoimi dobrymi praktykami. Mamy konkurs, w którym oczywiście czytamy Wasze relacje, ale też wcześniej, jeśli macie jakieś pomysły konkretne, którymi byście się chcieli podzielić, czy wręcz jakieś materiały z innymi bibliotekami, to mamy półkę, która już naprawdę ma kilkaset, właściwie teraz kilkaset pomysłów stoi na niej i bardzo chętnie też zamieścimy takie, które postanowicie otworzyć i podzielić się z innymi bibliotekami. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Mail do Anety jest. Czy mail do ciebie, Marcinie, jest? Poprosimy o twój mail na czasie. Jest, poleciał już, tak, wspaniale. No, cudowne tutaj, znane nam biblioteki się tutaj z nami witają, a teraz już żegnają. Także dzięki wielkie, że jesteście z nami i że no, mamy tak wspaniałe grono, naprawdę już tak liczne. W ubiegłym roku to było 1500 bibliotek po prostu, które wracają co roku, prawda, razem tworzymy tę akcję i no, mam nadzieję, że tegoroczne inspiracje będą równie inspirujące, i że zaczęliśmy tak z przytupem, takim wspaniałym webinarem z praktykami.
którzy wcielają w życie takie świetne idee integracji, dobrej zabawy, a to wszystko właśnie z książką w roli głównej. Także dzięki serdeczne, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.